Jednym z narzędzi, które stosujemy w pracowni otwierania kultury, jest matryca wysiłku i wpływu. To szablon, który pomaga nam spriorytetyzować nasze zadania i oszacować to, co chcemy zrobić w relacji do czasu i środków finansowych, które posiadamy. W różnych momentach możemy wykorzystywać ten szablon. Jednym z nich jest sytuacja, w której już mamy pewną listę rozwiązań, mamy zdefiniowany problem. Na przykład wiemy, że to, z czym jako instytucja chcemy się zmierzyć, to ze zwiększeniem dostępności naszych zasobów dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Mamy listę rozwiązań, o których myślimy. Aplikacja, remont schodów, cokolwiek. To nie muszą być nawet tylko rozwiązania cyfrowe. I na tym etapie taka analiza, które z tych rozwiązań ma szansę mieć duży wpływ i jest proste w realizacji, które z tych rozwiązań ma potencjalnie duży wpływ, ale jest trudne w realizacji, być może zbyt trudne jak na naszą instytucję, które z tych rozwiązań są proste, ale mają mały wpływ, pomaga nam lepiej zrozumieć wyzwanie, z którym chcemy się zmierzyć i co realnie możemy zrobić w ramach naszych możliwości, czy finansowych, czy zasobów naszej instytucji. Pomaga nam też uniknąć takiego czasami zachwytu dużą listą rozwiązań i uniknięcia takiego inwestowania w coś, co stosunkowo wydaje się atrakcyjne, ale realnie wpływ tego rozwiązania na nasz problem będzie niski. Więc jeden etap, jeden moment, w którym możemy wykorzystać ten szablon, to sytuacja, gdy po prostu analizujemy różne rozwiązania, które mamy na stole. Drugi moment, późniejszy, to gdy już wiemy, na przykład, że chcemy stworzyć aplikację, albo wiemy, że chcemy stworzyć portal internetowy. I znowu siadamy do stołu z listą funkcjonalności, pomysłów, wyobrażeń, co ten portal ma robić, czy ma udostępniać filmy, czy aplikacja ma być tylko w języku polskim, czy może angielskim, a może jeszcze w jakimś innym języku, czy aplikacja ma być na Androida, czy również na iOS-a. Im więcej pomysłów i z większą listą pomysłów usiądziemy, tym lepiej, ale to właśnie taka kanwa, ten szablon wysiłku i wpływu i uczciwe rozpisanie poszczególnych funkcjonalności na poszczególne elementy, poszczególne kawałki pozwala nam zweryfikować, które z tych funkcjonalności są najważniejsze, które z tych funkcjonalności wniosą największą korzyść i wpływ dla naszej próby zmierzenia się z rozwiązaniem, dla naszego narzędzia cyfrowego. Jest to ważne, bo na kolejnych etapach, kiedy będzie nam się na przykład kończył budżet, kiedy będziemy musieli podnosić trudne decyzje związane z priorytetyzacją zadań, ta odrobiona praca domowa i analiza wpływu i wysiłku, który musimy włożyć w poszczególne funkcjonalności, pomoże nam skutecznie przejść przez cały projekt. Ten szablon działa tak, że w lewym górnym rogu jest miejsce na te funkcjonalności, które uważamy za proste do wdrożenia i takie, które będą miały duży wpływ na sukces naszego projektu. Lewy dolny róg to miejsce na te rozwiązania, które wciąż są proste do wdrożenia, ale jednak o niewielkim wpływie na nasz projekt. Trudne rzeczy, które są do wdrożenia, ale o dużym wpływie dajemy do prawego górnego rogu, natomiast prawy dolny róg to rzeczy, które są trudne do wdrożenia i mają niewielki wpływ na nasz projekt, więc pewnie gdzieś na liście priorytetów ich wdrożenie powinno być na końcu.